Szczerze, za nami mamy zbiornik. Zbiornik nazywa się Kalina. Zbiornik ten miał być rekultywowany za 44 miliony złotych. Niestety te 44 miliony złotych dzięki działaniom władz miasta zostały bezpowrotnie zmarnowane. Mogę pana przeprosić troszeczkę? Tak jak powiedziałem, dużej grupy mieszkańców, szanownych gości, panią Beatę Szydło, posła, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości i mam nadzieję przyszłą panią premier. Witam serdecznie. Witam serdecznie, bardzo gorąco panią poseł Marię Nowak, naszą posłankę z naszego regionu. Pani poseł, która może nie zawsze to wspaniałomyślnie czy pięknie, ale jest tu zawsze z nami na każde dosłownie zawołanie. Zawsze z nami przy każdym problemie. Witam, widziałem tutaj gdzieś z boku pana posła Tobiszowskiego. Serdecznie witam pana posła. Szanowni państwo, szanowni goście, spotykamy się w miejscu w takich oparach oparach niesłychanie trujących substancji szkodliwych. Szanowni goście, miasto Świętochłowice, tak jak cała Polska, tak jak cały Śląsk, oczekują dużych zmian. My na te zmiany liczymy. Liczymy pani premier. Mam nadzieję, że nie zapeszę, pani poseł. Że nie zapeszę. Mamy nadzieję na zmiany. Mamy nadzieję na to, że coś się w tym kraju zmieni, bo obecna władza nam tego nie gwarantuje. Obecnie w Świętochłowicach funkcjonuje zasada, niestety bardzo przykra zasada. Partia władzy z wszystkimi przywilejami i reszta społeczeństwa. Tak odczuwają to dzisiejsze działania prezydenta miasta i jego współpracowników. Pani poseł, liczymy na to, że państwo wygracie wybory i pomożecie nam w rozwiązywaniu wielu problemów, między innymi tego niesłychanie dużego problemu z rekultywacją tego stawu, bo to nie tylko przykry zapach, ale również bardzo trujące substancje, które wpływają na zdrowie, a być może i życie tych okolicznych, tych mieszkańców. Szanowni goście, może dziwnie to trochę zabrzmi, ale chciałem, żeby państwo wiedzieli, że witam państwa w imieniu mieszkańców człowiek, który ma zupełnie inny światopogląd. Ma zupełnie inne poglądy polityczne, a mimo to chcę z państwem współpracować. Chcę i liczę na to, że państwo zmienicie ten kraj, Śląsk i Świętochłowice na lepsze. Witam serdecznie. Witam również wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym podziękować za przyjęcie zaproszenia przez tak szacowne grono. Ja jestem lekarzem. Jestem radnym od 1994 roku. To trochę za długo, bo się nic nie dzieje. Tylko krótko państwu powiedzieć. Wszystko fajnie. Trzy chudy, wiele wielobranżowych przedsiębiorstw. Wszystko upadło. Autoryzacja społeczeństwa oraz degradacja środowiska skupia się tutaj u nas jak w Soczewce. Jako lekarz z pełną odpowiedzialnością chcę państwu przekazać informację, że te substancje chemiczne, węglowodory, wielopierścieniowe, aromatyczne, to jest zabójstwo dla każdego organizmu żywego i tego, który będzie się rodził. Karcynogeny i teratogeny. Proszę państwa, ja nie chcę tutaj przedłużać tego, ale to, co powiedział pan radny Zbyszek Nowak, straciliśmy bezpowrotnie 44 miliony. Będziemy jeszcze musieli zwracać pieniądze do Funduszu Ochrony Środowiska. Proszę państwa, jeżeli będziemy chcieli sobie wyobrazić skutki, jakie wywołują te substancje dla nas, to proszę sobie tylko przyjąć do informacji, że przekroczenia wynoszą od 80 do 120 razy. Nie jednostki, razy. Ja również myślę, że po przyjęciu przez państwa władzy pomożecie Świętochłowicom i pomożecie temu zjawisku, które brzmi Kalina, a także problemom, jakie zostały wyrażone w ostatnim przeprowadzonym badaniu finansowym naszej gminy przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Państwu życzę sukcesów, bo myślę, że wasze sukcesy będą przemnożone również na nasze dobre życie w tym mieście. Dziękuję serdecznie. Państwa, ja dziękuję za zaproszenie, bo jestem tutaj na zaproszenie mieszkańców i my przyjeżdżamy wszędzie tam, gdzie jest problem. Jeżeli ludzie się do nas zwracają,
ze sprawami, w których w tej chwili nie mogą znikąd znaleźć pomocy, postaramy się tutaj być, przyjechać i zainteresować się tymi problemami i pomóc w tych problemach. Bo często to jest tak, że sprawy, które są ważne dla obywateli, niestety obecna władza pozostawia i kompletnie się tym nie zajmuje, ani nie interesuje. Dlatego ja chciałam też podziękować tym wszystkim, którzy angażują się w to, żeby problem stawu Kalina tutaj w Świętokłowisce był pozytywnie rozwiązany, zarówno moim koleżankom i kolegom parlamentarzystom, bo jest tutaj pani poseł Maria Nowak, jest pan poseł Grzegorz Kępiszowski, pan poseł Piotr Pyzik, ale są też nasi samorządowcy. Nie trzeba bać się rozwiązywać problemów, bo jeżeli ludzie przychodzą z konkretnymi sprawami, które dla nich są ważne, a tutaj jeszcze w tym przypadku ta sprawa jest po prostu też zagrażająca bezpieczeństwu mieszkających tutaj ludzi, to każdy polityk, samorządowiec, wszyscy ci, którzy jakąkolwiek pełnią władzę, muszą wiedzieć i pamiętać o tym, że oni są na swoich miejscach dlatego, że ludzie ich wybrali i posłali na służbę. Ich obowiązkiem jest stawać w tych ważnych sprawach dla obywateli i te problemy rozwiązywać, a nie odwracać się plecami, tak jak to robi obecnie władza i mówić, nas to nie interesuje, czy nas to nie obchodzi, bo nie mamy tu swojego interesu politycznego. To nie ta władza i poprzednia, przecież to nie jest rok 2. Władzy wszystkie i władze, jakie były, ma być interes obywateli. I tutaj dlatego jesteśmy, dlatego z Państwem rozmawiamy. Tak. I myślę, że ale to nie ta władza, tylko lat już ta Kalina jest. Przede wszystkim tak, to, no, żeby PiS też rządził, te i też Kalina rozwiązania, była, które są proponowane, te rozwiązania, które dzisiaj są możliwe do realizacji, żeby były po prostu zrobione. Ja też tu mieszkam, proszę Panią. Z tym problemem. To środki i możliwości były, tylko że po prostu nie dokończono. A Pani tu przyjechała po to, że się kłócą. Inaczej by Pani nie robiła zdjęć. Ale myślę, że proszę to, co do ucha nie buczy, bo to Pani, do ucha pani nie ma brak kultury, proszę no, odejść dalej. No ja nie krzyczę. No, ja i mówię, co, nie krzyczę. O czym mówią mieszkańcy, o tych problemach. To tutaj na Śląsku znaleźlibyśmy bardzo wiele takich miejsc. I problem obecnie rządzących polega na tym, że oni tych kłopotów Śląska nie dostrzegają. Że Śląsk przygotował dobre rozwiązania i dobre propozycje i ma ofertę, tylko że żadnej oferty dla Śląska ze strony rządzących nie ma. I tu jest kłopot, bo do stołu zawsze siadają dwie strony, jak się rozmawia, to muszą być dwie strony, które chcą rozmawiać, chcą rozwiązywać problemy. Ja dzisiaj Państwu mogę powiedzieć tyle, że na pewno nasi przedstawiciele, nasi radni, nasi parlamentarzyści tą sprawą nadal będą się zajmować i chcemy ją doprowadzić do szczęśliwego końca. Chcemy rozwiązać ją w ten sposób, żeby mieszkańcy tutaj mogli spokojnie żyć, mieszkać, nie obawiać się o swoje zdrowie czy o swoją przyszłość. Ale też chcę powiedzieć jeszcze raz to, co o czym wspomniałam, że takich miejsc jest na pewno bardzo wiele i potrzebny jest kompleksowy, dobry program dla Śląska, który jest przygotowany i realizowany razem z mieszkańcami Śląska, bo to jest dzisiaj najważniejsze. Jeżeli Państwo pozwolicie, to ja jeszcze porozmawiam tutaj z Państwem, z mieszkańcami. Jeszcze postaram się tutaj uzyskać jakieś dodatkowe informacje. Jeszcze mamy tutaj materiały. No i trzeba po prostu wziąć sprawy w ten sposób zrealizować, żeby można było powiedzieć, praca nie obietnicy, damy radę i zrealizujemy to dla mieszkańców i dla obywateli, bo takich momentów, kiedy władza zapomina o obywatelach, jest w tej chwili w Polsce zbyt wiele, a musi być odwrotnie. To cały czas władza musi pamiętać, że to obywatele ją kontrolują i to obywatele mają, decydują o tym, jak mają toczyć się sprawy. Dziękuję. Po prostu jeszcze dwa słowa tutaj, kolego. Pani poseł, w imieniu Lokalnego Stowarzyszenia Przyjazna Świętokłowice chciałbym Pani przekazać dwa dokumenty. Może tak na drogę, jak będzie mi Pani rzuciło, to żeby sobie też przeczytać. Nie rzuciłem się, ale to może akurat w wolnej chwili, gdyby się jakaś zdarzyła. Jeden dokument to jest kombinacja tych dokumentów, które doprowadziły do tego nieszczęścia, jakim jest utrata dotacji w wysokości 44 milionów złotych. To przekazuję Pani na ręce. Tam jest kalendarium dotyczące działania od samego początku, jak to było ze stawem Kalina, więc chyba warto się z tym zapoznać. Natomiast drugi dokument to jest raport z Rio. To jest bardzo fajny dokument, 52 strony, na którym Pani
poseł zapozna się z takimi sztuczkami władzy lokalnej, jak tankowanie do samochodu diesla jednego dnia oleju napędowego i benzyny równocześnie. Także zachęcam, ten dokument jest od kilku miesięcy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Myślę, że to właśnie wskazuje na tą nieudolność budżetu. Czy nie tylko nieudolność? Dziękuję bardzo. Głośniej, Iwona, i bliżej. Ponieważ miasto nie dokonało swojego obowiązku na etapie rewitalizacji, nie dokonało badań bardzo istotnych dla naszych mieszkańców, dla naszego zdrowia i zagrożenia, które się zatajało, ale żeby się przedłużać. Szukamy środków finansowych na to, żeby dokonać tego, czego nie dokonał prezydent miasta. Pomimo tego, że nadal nam mówi, że wszystko jest w porządku, a mamy tutaj wyniki badań, bardzo dobrze, że te dwie instytucje przystąpiłyby do działań pod warunkiem, że znajdą się środki na to, więc liczymy na pomoc. Bardzo z góry dziękuję. Może podejdźmy do Państwa, jeszcze porozmawiamy tutaj.